będziemy mieli jak gdyby dwa reżimy prawne. Zmiany, które idą w kierunku utworzenia jednolitej koncesji, która miałaby charakter taki rozpoznawczo-wydobywczy, powodują, iż to ryzyko na przyszłość zostanie wyeliminowane. Tym niemniej Polska będzie w sytuacji, w której przyznano ponad 100, prawie 140 koncesji w tym trybie nieuwzględniającym reguł dyrektywy węglowodorowej. Zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami ochrony praw nabytych, te podmioty, które uzyskały w określonym stanie prawnym określone prawa, no, będą niewątpliwie dążyć do tego, żeby wyegzekwować te przyznane prawa, a tym samym uzyskać taką ochronę w zakresie możliwości uzyskania koncesji wydobywczej, jaką to prawo przyznaje. I można chyba w tej chwili powiedzieć, że oczywiście niektóre z tych koncesji nie będą przechodziły w fazę wydobycia ze względu na brak tak zwanego sukcesu. W związku z tym ten problem w tych przypadkach samoistnie zniknie. Tym niemniej te podmioty, które widzą szansę na wydobycie w obszarach objętych ich koncesjami, nieodpowiednie swoich praw będą bronić. No i teraz trzeba będzie znaleźć sposób, żeby tym podmiotom, znaczy nie doprowadzić do sytuacji, w której Skarb Państwa może być oskarżony o działania jak gdyby pozbawiające je tych praw, czyli umożliwiające zgłoszenie roszczeń z umów o ochronie inwestycji. Czy widzi Pan tu jakieś wyjścia z tej sytuacji? Muszę powiedzieć, że nie tylko ja, sądzę, że szereg znakomitych prawników i osób zajmujących się stroną regulacyjną na ten temat myśli. W tej chwili może jeszcze przedwcześnie mówić, jakie byłyby rozwiązania możliwe. Ale jakieś powinny się znaleźć, są możliwe do zrealizowania? Niewątpliwie tak. Być może będzie to wymagało elementu negocjacji. Z Komisją Europejską? I z podmiotami uprawnionymi z koncesji.